Paco Power, System IMAX, najlepsza odżywka na budowę czystej masy mięśniowej. Polecam. Łukasz Maciec. Jesteśmy na kursie trenera kulturystyki, które organizuje Stowarzyszenie Sylwetka. Jest ze mną Darek, który bierze udział w tym kursie. Witam Cię, Darku. No, cześć. Ten weekend jest dosyć intensywny u nas w klubie Paco. Są kursanci, są wykładowcy. No i jak odbierasz ten weekend i wczorajszy, i dzisiejszy dzień? Ja to odbieram pozytywnie, tak? Ja już jestem jakiś czas sylwetką. Jaki? Generalnie od września tamtego roku. Robiłem, to jest mój czwarty kurs już, bo robiłem Muscle IQ, kończę Belesa teraz, Muscle IQ skończyliśmy, kończyłem żywienie. Wiesz, no ja bardzo to odbieram pozytywnie, tak? Moje ciało się zmieniło diametralnie od tamtej pory. Ja bardzo się rozbudowałem. Mam, wiesz, taki pogląd na inne kursy, ponieważ uczestniczyłem w innych kursach z innymi znanymi trenerami, czyli co tak się określali, mam porównanie, tak? Ja jestem bardzo zadowolony z tego. No. Nie zamierzam skończyć tym jednym, nie? Bo przygotowuję się do Mistrzostw Polski w 2017 roku i myślę, że będzie dobrze, no zobaczymy, nie? Jak zaczęła się Twoja w ogóle przygoda z sylwetką i znajomość z Leszkiem Michalskim? Wiesz, to jest taka historia bardzo, bardzo fajna, bo ja byłem na obozie z Michałem Kermowskim. No i właśnie na tym obozie z Michałem Kermowskim wieczorem mieliśmy taką pogadankę i wspomniał o Leszku Michalskim, o Kasi Mateli. No tak się... Jakieś tam miał swoje zdanie na ten temat i to jego zdanie spowodowało, że ja zacząłem szukać informacji o sylwetce, o Leszku Michalskim, o Kasi Mateli i znalazłem na Facebooku Leszka Michalskiego. Zaprosiłem do znajomych, zadałem pytanie. Odpisał mi po 2 miesiącach, a może troszkę dłuższym okresie. Zaprosił mnie na obóz w sierpniu bodajże był w tamtym roku. Nie mogłem tam z jakichś tam przyczyn rodzinnych pojechać na ten obóz. I zobaczyłem, że jest szkolenie, muscle jakieś zaczyna i postanowiłem pojechać. No i tak jestem. Jakie Twoje były pierwsze wrażenia po tym pierwszym obozie, gdzie zobaczyłeś, jak to wygląda wszystko od wewnątrz? Wiesz, bardzo pozytywny, ponieważ ja wcześniej, tak jak wspominałem, współpracowałem z Michałem. I ta współpraca była taka, nie dawała mi tego, no, jakie ja miałem oczekiwania, tak? Strasznie mnie zasuszył, straciłem czucie mięśniowe, miałem problem z tymi mięśniami, bo zamiast się rozwijać, to szedłem w dół cały czas. Jak pojechałem do Spały na to pierwsze szkolenie, ważyłem 90 kg, tak? No teraz ważę 108-110 kg, tak? I jest jakaś różnica znaczna, no wystarczy poobserwować, nie trzy mojego Facebooka zobaczyć i jak ja wyglądałem, jak to się teraz odbywa, a jak będzie za jakiś czas, niedługi myślę. No na pewno jest progres i będzie, będziecie o to dbać. No wiesz, no ja sobie założyłem taki plan, ponieważ wiesz, no nie wszyscy wiedzą, ja ważyłem w tamtym roku w styczniu 130 kg. Byłem bardzo tłusty, tak? Dużo nazbierałem tego tłuszczu i sobie założyłem taki plan, że przy 40 wystartuję w Mistrzostwach Polski, tak? I być może mi się uda wygrać, no nie wiem, zobaczymy, bo do tych 40 lat mam jeszcze troszkę czasu. Także mam taki plan, takie założenie, chciałem udowodnić ludziom, że to, że jest gruby, to nie znaczy, że nic nie może, tak? Może wszystko, jeżeli tylko będzie chciał. Ja schudłem w 5 miesięcy, doprowadziłem się, no może 6, doprowadziłem się do 90 kg, a teraz w ciągu 9 miesięcy rozbudowałem taką muskulaturę. No, jeżeli ktoś chce bardzo, to może wszystko. No jasne, że tak. Jak wczorajszy trening i dzisiaj mieliście na dworze? Wczoraj ćwiczyłeś chyba na siłowni, tak? Tak, ja wczoraj robiłem swój trening, ponieważ tak jak mówię, no, przygotowuję się do zawodów i robię swoje treningi, aczkolwiek dzisiaj troszeczkę zostałem podpuszczony. Chciałem zrobić ten muscle fit system, tak? Może nie wierzyli, że przy takiej masie można go zrobić. No jednak można, no nie? Radę. No siłą woli można wszystko, tak? Jeżeli ma się cele jakieś, które chce się osiągnąć, to jak najbardziej. Polecasz szkolenia organizowane przez Sylwetkę?
polecasz tych szkoleniowców szczerze, z ręką na sercu, innym osobom, które chciałyby zdobyć wiedzę, zmienić się? Jak najbardziej polecam, nawet mógłbym się tak określić jakąś wizytówką, tak, no bo z niczego zrobiła Sylwetka ze mnie kawał chłopa, tak? I myślę, że dalej jak to będzie trwało, no do, na tych Mistrzostwach Polski, myślę, że będzie całkiem fajnie, także no ja muszę polecić, bo ja widzę tą zmianę, ten progres, jakiego ja dokonałem, tak? Jest ogromny, przeogromny. Ludzie, z którymi rozmawiam, nie wierzą w to, że ja to zrobiłem czysto i naturalnie, a ja to zrobiłem czysto i naturalnie. Jeżeli ktoś chciałby zrobić ze mną zakład, że ja się wspomagam jakimiś medykamentami czy tak dalej, ja mówię każdemu, po 10 tysięcy wykładamy na stół, robimy ten zakład, idziemy badania, robimy. Ja to wszystko zrobiłem dzięki Sylwetce, dzięki trenerowi Leszkowi Michalskiemu. On mnie pokierował, on mi zasugerował dietę. Na początku miałem opory z tą dietą, tam były troszkę takie zachwiania. Czego miałeś opory? Ponieważ ja, wiesz, jadłem czysto, tak? Jadłem ryż, kurczaki i tak dalej, jak to wszyscy kulturyści, powiedzmy, mieliby jeść, tak? I tu nagle trener na żywieniu zaproponował, na żywieniu chyba to było, że ja jestem ostatnim Andertalczykiem, czy coś w tym stylu, tak? I powinienem się żywić mięsem. I postanowiliśmy, że będę jadł czerwone mięso. Wiesz, ja jem karkówkę, świńską karkówkę, jem kotlety schabowe z panierką, z ziemniaczkami, jak mam na to ochotę. No, no naprawdę, naprawdę. I właśnie to są takie rezultaty, nie? Jem zgodnie ze swoim zegarem biologicznym i dlatego ten postęp, tak myślę, między innemu tak idzie. Nie? Nie ukrywam też, że bardzo ciężko trenuję, tak? Bo bez tego nie byłoby jakichś tam efektów takich, jakie są zamierzone. A zamierzone są bardzo wysoko idące i myślę, że uda mi się to spełnić. No jasne, jak się chce, to można, tak. A poza tym trzeba mieć motywację, no i trzeba jednak do tego dążyć, bo takie chwilowe wyrwanie się i o, poćwiczę, a później jednak nie, bo wszystko, panie, to nie ma sensu. Dziękuję ci bardzo za rozmowę, życzę powodzenia i widzimy się na Mistrzostwach Polski w 2017. Tak, pewnie, że się widzimy, zapraszam was serdecznie i dziękuję za tę wiedzę.